Ci dzisiaj do naszego przedszkola przyszedł bardzo ważny pan, na pewno go znacie w telewizji, taki pan z wąchalem. Otóż ten pan to pan były prezydent Lech Wałęsa. Brawo, powitajmy te dzieci pana Lecha Wałęsy. Panie były prezydencie Lechu Wałęsa. Tego się nie mówię, łaskawa pani. Tego się nie mówię. Bo się prezydent to prezydent. A nie, że były prezydent. Panie były prezydencie Lechu Wałęsa, proszę powiedzieć, gdzie ten bajer. Kurwa, mówię, tłumaczę. Mnie nie słuchają. Dobra. Dzień dobry, dzieci. A powiem wam... Bajeczkę! Zapaj, czego to? Tego wziąłem dziad i baba. Był sobie dziad i baba. Stary się zwał Taradaj, a jego żonę zwano Taradajką. Taradaj. Proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać, kiedy opowiadam bachę. Nie mamy na całym świecie Bożym ani pędzy żemy, ani złamanego szelonga. Ani żadnej rzeczy, która... Jego jest. Na wsi szubatej woli od niepamięta czasu najmowali sobie pustą chatę, w której niemal kolor mieszkał. Dziura to była z ziemi, nie chata, ale się w niej żyło, dobrze się w niej żyło. I Taradaj z Taradajką psiabele chciał z około 50 lat, biedując, starując na nadzień, jak Bóg dał, bywało gorąco, bywało zimno, głodno, wesoło, najzwyczajniej na świecie. Taradaj chodził z siekierą, z kosą, z szerpem chodził. Taradajka z gołymi rękami, do pielenia, szerpem, grabiami. Te też przypadła, zarabiali tyle, że głodu nie było. A szczędził też czasem groźniaki, to trzeba było beleznę sprawić, kożuchy odnowić, buty kopyć, szukmane, a także czasem i przepić, a co rozumiem, żeby ciężkie biedzie z szopą. Baba w wędzełku świetnicy nosiła groszaki, dziad zawiązywał je w koszulę, a dalej zajka i tam uzbierała się. Najgorsza bywała zima, zresztą gdy się postarzały, a Taradaj z siekierką ledwo mógł już chodzić i mniej zarobić. Dziadka im Pan Bóg nie dał, cudze też nie miało ochoty do tej bydę przystrać i sadalowali tak samo, bo w chacie okrom kota i starej kury chudej nie było nikogo. To sobie golne, bo mi w gardle zaszło. Jednego wieczora baba wpiedniła ogień rozpalewszy, przyjrzała ranne kloszki na wieczorze, a na dworze... Tylko spróbujesz, kurwielu, to dostaniesz w dupę. Na dworze... A wiatr był okrutny. Proszę panie, panie uciszy tego dzieciaka, przeszkadzamy. Dziad na ławę leżał i stękał. O mniej więcej tak jak teraz ten mały skurwiel. O dołóż ty nasza, mówił Taradaj. Drugiemu się nie wierzę jak po maśle, a to człowiek czaluszynkę życia się męczył, biedował, poczył, stękał i na starość nawet się nie uczułał. Żeby coś przeholał, zostałaby pamięć, że zgrzeszył, pokutować by żelne było, ale dziwna bajka. Ale że życie się przewlokło jak wóz po błocie i nie ma z niego nic. Teraz po kościach szwedruje, dalej siły nie stanie, że z głodu mrzeć. Taradajka szając koło ognia, podpatrzył głowę na rękę, dodał. Oj, co prawda, to prawda. Jak mu się wiedzie, to mu się nic nie powiedzie, inni pracują za niby szczęściem się podorabale, a my nic. To zupełnie tak jak nasze solidarnościowe elity. Człowiek by się diablo duszę dał, to też jak nasze elity. Żeby mu trochę lepiej było na świecie, rzekł Taradaj. Baba się przeżegnała. Ano byś ty nie plótł w złą godzinę. Tfu! Krzyknęła, a dziad się śmiał. Dostarczyła go bida. Pewnie, że gorzej balasze, bardzo się zdał, wysnęła Taradajka, żeby choć po żebrach na chodzić. Tam dzwonki drzwi do się skrzyni skrypnęły, dziad i baba ukrękli się mocno i Taradaj z ławy się porwał. Kto tam? A od izby uchyliły się drzwi. Produżny zbąkany odparł jakieś głos niemyły, który Taradajka od ognia aż odpędził, zamilkli oboje. Wtem do izby wszedł gomość, lechowie do kogo podobny, w kuszym płaszczyku,
Mlipko w kapeleszyku, na głowie jak grzybek przydeptany, w pluderkach czasnych, jedną trochę na jedną, trochę o nogę, koło kula. A wy skąd, co za jeden? Mężczyzna obejrzył się dookoła, kot znalazł za pieca, podszedł do niego, o nogę mu się otarł. Jechałem do czerwonego sztabu, że koniuszka mnie w drodze padło, nie macie może konia? Ani konia, ani kobyły, ani kozy nawet, na taradaj, gość zmęczony, poszedł tymczasem na ławie. Cicho, cholerne dzieciaki! Daleko do czarnego sztabu. Nie znam, nie wiem, szepnął dziad, aby się pozbyć przybyłego, bo ją motylski pachniały, a był głodny, i cieszy do gospody, tam się lepiej do wieczer. Ja nie rozpocznę, noga mnie boli, ja ci dam gruby tyś. Mały wypierdzuchu jeden. No. Ja jeszcze byłem prezydentem. Pani zapilnuje, żeby ten szczenek więcej mi nie przeszkadzał. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. My też ojciec po dupsku brał i wiedziałem, co mnie wolno, a co mnie nie wolno. I zostałem prezydentem, bo miałem jasno określone granice tego, co mi wolno i co mnie nie wolno. I sobie to bardzo chwalę. Dupa mnie bolała, ale rację miał. Gdzie to ja byłem? Nie mogę znaleźć kartki. Aj! Baba ośmielewszy się wylazła z kąta. No w końcu musiała wyleźć. Twarz gościa się nie podobała, uśmiech miała oczy paszkudny, a to serce się zagadł. A już się prawda, że doraźnie my właśnie o tym gadale, dola. Ono to dola bywało, że stary taki gospodzie przepał i przeholał. Już ty była taka lepsza, ochuknął dziad rozgniewany. Baba zamilkła. Jak to by był, tak by musiała. He? Odezwał się podróżny. Żeby tak parę tysiączków złotych mam, co byście z nimi zrobili? On w ogóle się oczy zasmały, popaczele nasze. Co tam mi gadać, rzekł dziad. Mężczyzna z ławy na stała. Bardzo mi pilno do okrągłego stołu. Żadnego stawu, przepraszam. Rzekł. Śpieszno. Starzy się czegoś ulękli. Żarty, rzekł dziad. Nie żarty, kładę je na stole, zawołał gość. Baba się do dziada zbliżyła i szepnęła. Ochowaj Boże, w głowie się ukręci. Ktoś usłyszał, roześmiał się. Nie ukręcę się, a sam się ukręci i będzie... Po jakiego kata mnie dusza twoja, głupi człowiecze? Zaśmiał się śmiać podróżny. To już smród i paskudztwo. Właśnie ta bajka mi się nie podoba. Nie będę jej dalej czytał, zwłaszcza, że mam dzisiaj umówienie jestem z Okiem Kwaśniewskim na przeprosinowe spotkanie. Za to, że mu kiedyś chciałam nogę podać zamiast ręce. Cześć, Markaszu! Właśnie tak wpierdzielna kiedyś mi... O, dobrze pani robi, żeby znał granice, żeby wiedział, co mu wolno, a co mu nie wolno. Tego wam życzę, dzieciaki. No, a teraz już idę, nie? Bo się Olek zdenerwuje, że się spóźnam. No. Dziękujemy panu byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsze. Dziękujemy panie były prezydencie Lechu Wałęsze. Prezydencie, nie przecież wspomniał, że jestem były, jeszcze może będę prezydentem. Drogie dzieci, pożegnajcie pana byłego prezydenta Lechu Wałęsze. Do widzenia, wujku!